Muzeum w Grudziądze otwarto wystawę Oblicza Szkła. Wystawa ta prezentuje twórczość 6 artystów związanych z pracownią witrażu na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Autorami wystawy są Andrzej Kałucki, Justyna Bieńkowska-Wierbicka, Paulina Kaczorowska, Anna Kolin, Anna Wójcicka oraz Łukasz Wodyński. Za pomocą witraży, obrazów, instalacji i rzeźb autorzy zachwycają grą światła z niezwykłą materią, jaką jest szkło. Zachęcamy do odwiedzenia wystawy. Oblicza Szkła. Bohaterami naszego dzisiejszego otwarcia jest 6 artystów, ale z nami jest tylko 3. Podobno jeszcze jedna pani dojedzie. Chciałam Państwu przedstawić tych artystów, a więc pan doktor habilitowany Andrzej Kałucki. Witam serdecznie. Pani Justyna Bieńkowska-Wierbicka, ale ona dojedzie, tak? Nie ma. Pani Paulina Kaczor-Zawczowska. Pani doktor Anna Kola. Witam serdecznie. No nie ma z nami pani Anny Wójcickiej. Nie ma na pewno pana Łukasza Wodyńskiego. Chciałabym bardzo serdecznie powitać przedstawicieli tutaj Urzędu Marszałkowskiego, pana Krzysztofa Pochorę z małżonką. Przedstawicieli Rady Miejskiej w Grudziądzu, Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Witam bardzo serdecznie. Witam środowisko artystyczne Grudziądza, Torunia, Bydgoszczy, wykładowców Uniwersytetu Mikołaja Kopernika z Wydziału Sztuk Pięknych, jeśli są tacy, witam bardzo serdecznie. Rzeźb, witraży. Okazuje się, że artyści bawią się tym materiałem i wyczarowują prawdziwe cuda. Myślę, że jest to dla nich ogromną frajdą, ale również dla nas będzie ogromną frajdą i przyjemnością zobaczyć te piękne prace. Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, a przede wszystkim funkcjonująca od 1957 roku pracownia witraży. Pan doktor habilitowany Andrzej Kołowski jest niejako spiritus mogens z całej grupy i rozpoczynał swoje studia artystyczne w filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, jednak po 2 latach związał się dr Anna Wójcicka, która dyplom z zakresu tym razem malarstwa sztampowego obroniła w 2006 roku w pracowni profesora Lecha Wolskiego. Ponadto z zakresu malarstwa w architekturze i witrażu obroniła dyplom w pracowni Kazimierza Rocheckiego, profesora Kazimierza Rocheckiego. Dyplom na macierzystej uczelni pani Anna Wójcicka obroniła dyplom doktora obroniła w 2012 roku. Na naszej wystawie prezentujemy cykl witraży Szkło na okrągło. Pani doktor, jest to 8 witraży z tego cyklu. Kolejny z naszych gości, grudziądzanka, pani Paulina Kaczor-Paczkowska, która tutaj wyróżnia się w tym gronie tym, że skończyła rzeźbę jako jedyna z naszych dzisiejszych artystów. Obroniła dyplom w 2005 roku. Który to dyplom został również wyróżniony medalem imienia profesora Tymona Niesiołowskiego. Obecnie pani Paulina jest studentką studiów doktoranckich z zakresu sztuk plastycznych na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Wystawę indywidualną pani Pauliny Kaczor-Paczkowskiej mieliśmy okazję prezentować w Grudziąckim Muzeum w 2007 roku. Ponadto pani Paulina razem z panią Anną Kolą w 2009 roku prezentowała wystawę, która się odbyła w Witersloo z okazji 20-lecia współpracy partnerskiej pomiędzy Grudziądzem a Witersloo. No i wiadomość właściwie z ostatnich chwil,
Pani Paulina jest też stypendystką tegoroczną Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Najmłodszymi artystami, którzy dzisiaj prezentują swoje prace, są pani Justyna Wieńkowska-Berbicka oraz pan Łukasz Wodyński. Oboje ukończyli malarstwo. Pani Justyna w 2011 obroniła dyplom z wyróżnieniem pracowni profesora Mieczysława Ziomka i w tym samym roku otrzymała stypendium artystyczne Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Otrzymała to stypendium na realizację projektu Korekta wzroku, którego efekty będziemy mogli również tutaj obejrzeć na prezentowanej dzisiaj wystawie Oblicza Szkła. I odważnie tę rolę tutaj, reprezentując grupę. Nie zostawię Państwa zatem bez słowa, lub tylko się odwołam do pracy. I odwołam się tutaj do konkretnej postaci, do Pliniusza Starszego, kronikarza starożytnej Grecji, który uważał wówczas, że twórcami szkła są starożytni Fenicjanie. Nie pomylił się, kiedy się przyjmowali, że to właśnie ta nacja była perfekcjonistami, i która rozwinęła doskonale sztuki techniki szklarskiej.